Wychowanie bezstresowe, proszę Państwa. Wychowanie bezstresowe. Dzieci wracają z ferii tutaj do szkoły na Saskiej Kępie, no i podjeżdża wóz, autokar i wywozi na wycieczkę. Zamiast posiedzieć w klasie z panią, porozmawiać, poopowiadać jak było, no to one z rozjazdu na rozjazd, że nie mogą się ze sobą porozumieć, no bo wiadomo, że jak gwałt okaże, to dziecko przy dziecku i bariera się tworzy, brak komunikacji, brak przepływu ciepłych rzeczy, bułeczek, ciepłych wiadomości, informacji, nie ma tego, tylko takie nagonka, taka, zapędzenie bydełka. Tak. Także proszę Państwa, firma Orange, kolor pomarańczowy, podobny do czerwonego, pluskwy się rozpanoszyły nad Warszawą. Najwyższy czas, żeby te pluskwy z powrotem wysłać do Izraela. Było dobrze, było dobrze i znowu jakaś choroba nad Warszawą. Wysysają krew pluskwy, proszę Państwa. Koloru orange. Tutaj nad mostem, proszę Państwa, świętokrzyski, tak? Jaki to jest most? Syreny. Balon się taki wznosił. No parę lat temu. Orange. Teraz w tej chwili jest od groma i trochę. I jest o 6 stycznia Play. Proszę Państwa, jak się uparła ta firma Play o 6 stycznia, to tak jeszcze po trzech dniach nie może włączyć internetu, bo ona mówiła, że to się musi zabukować do 48 godzin. 48 godzin minęło, a firma Play dziaduje jak dziadowała, czyli tak, im mniej internetu ludziom dać, to oni myślą, że zaoszczędzą. Przecież oni stracą na popularności, stracą na dobrej opinii firma Play, jeżeli tak oni postępują, się zachowują. Na przykład firma T-Mobile bardzo dużo internetu daje. Podwójnie, jak załadujesz 19,99, no to dwa razy ci doładują, dwa razy tyle. A politycy, zapraszam. Gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, Koncito, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No, dzisiaj umawiałam się z Mareczkiem, oczywiście, którego to Mareczka nie było, zamknął się dziad. Waliłam od drzwi, dzwoniłam na ten przycisk, na dzwonek, na telefon, jego wcale nie było. A potem ja jadę, już jestem na Saskiej, on mówi, to skoro mnie nie ma, to on wychodzi z domu. I taki podły dziad. Tyle razy u niego było w ten sposób, fopa. Tyle razy, Janek Witek się z nim umawiał. Raz idzie do niego, bo jest umówiony, miał mu zapłacić 25 tysięcy za mieszkanie, ten mu notarialnie by już to mieszkanie przepisał. Idzie do niego do domu, a ten wychodzi z bloku. O niczym nie wiem. Jeden krzyczy na drugiego, drugi na pierwszego krzyczy i tak w kółko. I cały Marek. Tysiąc razy pisz i teraz dałam mu telefon, abonament, muszę dzisiaj skasować, no bo on na moje SMS-y wypisuje. Na mnie? Bo przecież ja byłam, jego nie było, to jest moja wina. Na mnie pisze SMS-y, ja opłacam na moje konto za moje pieniądze. Także ja mówię, słuchaj Mareczku, takich komuchów to mamy tutaj na Saskiej 42 pełno, takich dziadów podłych, tu już Litka podpatrzyła tych swoich kochanków. Mówi, słuchaj, taki jeden podły dziad, że bramką jak drzwiami trzaśnie, to wszystko się rusza. Zwalczać te wpływy politycy zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, więc rzeczywiście tutaj te wpływy są duże, natomiast no, nie jest to... Te dziady takie są, uparte, te dziady takie są, podłe, niesamowite. Nagle spadło poparcie konfliktowe. To akurat elektoratu, przynajmniej tego obecnego, Radio Kunci, nie interesuje. Na tym kończymy. Marta Makowska, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. I Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Barbie. Reklama. Baby.
Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład za 49-calowy telewizor Smart TV 4K Ultra HD marki LG z systemem dźwiękowym Harman Kardon zapłacisz jedynie 2699 zł, oszczędzając 500 zł. MediaMarkt.pl. Wczoraj był udany wieczór, a dziś... Kac. Radio Konfucia. Najlepiej sięgnij po nowość. Reklamę wyłączamy żydowską. I przechodzimy do dalszej części programu, bo zbliża się godzina 13:00.